Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagranym Mind Magic 7. Jestem Julius Wanderf. Jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku uspokoiliśmy las. Teraz nas udamy się do miejsca na pustyni Brakale tak naprawdę. Po to, by po pierwsze oddać zadanie na ławce szlachetnego i zgadnąć doświadczenie. Po drugie, po to, by udać się do Celesty i ogarnąć... Zapraszam na pokład. O, właśnie. Ogarnąć mistrzostwo... Magii Światłości. Dzięki czemu będziemy mogli się już nauczyć tych dwóch tych. O. Szybkość plus 8. No dobra, nieważne. Niewidzialność to mogłem kurde użyć, ale nie wiem jak to działa i rozwoje. Dobra, co jest to? Tutaj. Kurde, gościu. Teraz pytanie, gdzie była ta kobitka, która uczyła mistrzostwa tego? Tu są doradcy. A chyba gdzieś tutaj. Nie ma nic. No, ona w przypadku nie była gdzieś właśnie tutaj w okolicy? Z drugiej strony niby gdzie? Może jakieś domki były tutaj? Chyba tutaj właśnie się szło. Sanktuarium, dom, Tarent, nie? Kurde ludzie. Nie, tu generalnie. Tak swoją drogą tu gdzieś jest chyba obelisk nawet. Chyba tu przygapiłem, w końcu go nie wziąłem. On jest tak, on jest chyba na tym, na końcu ścieżki, gdzie mieszkają doradcy Gawina Magnusa. Mistrz Magii Światła właśnie, Helena Morningstar. Gawin Magnus jest arcymistrzem 5000, proszę bardzo, uczymy się. To się za... może przydać, to się może przydać. Dobra, z tytułu magii, proszę bardzo. Godzina mocy na wszystkich członków drużyny, jednocześnie rzucany z względu pośpiech. Chronizm tarcza, kamienna skóra i błogosławieństwo, które działają tak, jak lub został rzucony przy czterokrotnie większej biegłości magii światła. Ochrony na wszystkich członków drużyny jest jednocześnie rzucane z zaklęcia ochrony przed magią powietrza, ciała, ziemi, ognia, umysłu i wody oraz zaklęcie powolne spadanie i magiczne oko. Czy to działanie tak, jakby gdyby został rzucony przy czterokrotnie większej biegłości magii światła. Wszystkie czary są rzucane tak, jakby wartości danej biegłości były 4 razy większe. Wszystkie czary rzucane są tak, jakby były wartości 5-krotnie większe.
się nam przyda. Przy czym zaklęcie magii, ochrony przed magią, będziemy chyba rzucać osobno, bo jestem do końca w tym momencie pewien, ale czy zaklęcie z tytułu magii światła właśnie bierze, daje tą, ten bonus ochrony przeciwko efektom magii śmierci, znaczy zaklęciu śmierci. No nic, to póki co mamy tutaj obelisk, który chyba najwyraźniej już wzięliśmy. No dobra. Ptaszek, posuń się, cholera jasna. Dobra, Gavin Magnus jest odpowiedzialny za arcymistrzostwo w magii. Magii światłości. Dobra, magii światłości mam na mistrza. No powoli tam nasze postaci powiedz coś tam kurde zaczynają umieć już, nie? Dobra, Jutrz! Teraz tak. Gdzie to ja jestem? A! Tu była ta wioska, a w wiosce byli ludzie, którzy... Jedna chyba kobitka, która dawała, albo jeden facet, który dawał nam właśnie to zaklęcie, zadanie na szlachetnego łowcę. Lysander Sweet, szlachetny łowca. Dobrze uczyniliście, że zwróciliście serce kniei. Las stał się... Las się uspokoił, już nie niepokoi podróżnych. Prawdopodobnie pomogliście ocalić wiele żyć. Na służbie krajowi światłu niższym awansem wszystkich myśliwych na szlachetnych łowców. A honorowych myśliwych na honorowych szlachetnych łowców. Dobra. Kurde, tak trochę głupio łazić bez zaklęcia latania ani zaklęcia tego. Portacji. Jedno i drugie jest do osiągnięcia po wykonaniu bardzo trudnych zadań. To znaczy, powiem tak, jedno jest do osiągnięcia po dojściu do nowej lokacji, że na razie tam nie chcę się udawać, bo to nie ma sensu. Gdzie się dziś chcecie wybrać? Harmondale. Nasza podróż rozpoczyna. Dobra. Dobra, zobaczmy co mamy dalej na tym na tapecie. Szósta wieża. W ogóle zobaczmy jaką moc ma ten zaklęcie dnia ochrony, bo to jest to mnie najbardziej ciekawe. O grubo. Odporność na magię. A widzisz, odporność na magię nie jest chyba rzucana w tym momencie. Rzucamy ją osobno. Dobra, dobra, nie no, podoba mi się coś takiego, podoba. To jest fajne i lubię takie rzeczy. Dobra, może tak, chodźmy może w takim razie, moi drodzy, do totalnie. Wybieracie się gdzieś? Arena.
podnoszę brwi z zaintrygowania, ale chyba jednak nie. Nie będę w tej grze, tej rozgrywce robił zadania na... No, na tego, jak to się mówi, na... Moment, tutaj, w tą stronę. Zadania na tego, na czempiona. Pokazywałem, jak działa arena i to chyba wystarczy, bo pomijając już fakt, że na tym poziomie byśmy po prostu dostali spoilerowe potwory, których chcę uniknąć za wszelką cenę, to mimo wszystko... Pomijając już ten fakt, to walki na arenie na poziomie rycerskim byłyby ciężkim doświadczeniem. Takich walk chyba trzeba przerobić 5 z tego co pamiętam, żeby być czempionem. Pięć rycerskich walk, żeby ten? Tak, poza tym to zadanie też mocno... mocno jakby marnuje czas naszych działań, ponieważ 5 walk to naprawdę 5 tygodni i czy właściwie jeszcze na 10 tygodni to spory kawałek czasu, jeżeli ktoś naprawdę chce tą grę wymaksować na na krótszym przejściu rozgrywki, nie? Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem takiego działania, ale no... Zdaję sobie też sprawę z tego, że przeciąganie rozgrywki nie ma po prostu najmniejszego sensu. Kiedy po prostu przeciąganie dla samego przeciągania. Dobra, spróbujmy się, moi drodzy, w tej piwnicy. Jeżeli dalej będziemy mieli kurde z tym problemy, to ja nie wiem już. Co robić. Bo tak, no. Bo jesteśmy po prostu słabi. Właśnie, a propos słabi. My możemy już się awansować, nie? Tak, możemy się awansować. To jest trudne. Czekaj, Pawlu, do którego możesz awansować? Do 35, 33, a oni do 34 tylko. Ale w sumie to dobrze, bo Pawloniasty w tym momencie może nadgonić sobie za umiejętności magii kapłańskiej, które ma tylko na mistrzu, a może już na arcymistrzu brać na przykład magię ducha. A w magii ducha zaklęci na przykład takie... Wybieracie się gdzieś? Powóz za moment. Zaklęcie ducha na przykład na arcymistrzowskim poziomie typu na przykład wskrzeszenie. Wskrzeszenie to się nazywa? Tak, to też się nazywa wskrzeszenie. To mówię na to zmartwychwstanie, bo bardzo mi się kojarzy to ze zmartwychwstaniem z Dungeons and Dragons, ale chodzi o to generalnie, że jest umiejętność taka, która sprawia, że nasze postacie mogą zostać po prostu, zaklęcie może zostać rzucone i dzięki temu postać, która się, jak się wyrażę, wymazała, została wymazana, została zdezintegrowana, jak zwał, tak zwał,
Chodzi generalnie o to, że może ją wskrzesić, mimo że jest po prostu ciało zniszczone. Dobra, jedziemy dalej z tą kurde. Zobaczymy. No chodź już, matko. A 68 Dobra, rzućmy sobie zaklęcie Power Cure'a, proszę bardzo. Jest kosztowne w ciul, ale już dajmy radę. Dobra, zapiszmy sobie w sumie, czemu nie? Zrobione. Pane! No, to już są prawie relikty. Dobra, prawie relikt był jeden. A nie, dobra, myślałem, że on miał więcej niż jedną właściwość. Dobra, zapis. Tak, wiem, ja co chwilę zapisuję, ale po prostu się boję. Tutaj. O swoje zdrowie. Okej! Okej, moi drodzy, biegłości, pokaż mi to, percepcja. Nie, tutaj moja percepcja musi po prostu być na co niższa. No, tutaj percepcja po prostu robi już swoje. Dobra. Błagam, kurde, gdzie mi z tym kurde? O, w mordę! Dobra. To już nie ma przelewek. Królowa umarłych. Widzicie, to z tyłu to jest wampir. On może nam sporo nabrudzić. Królowa umarłych, nekromanta i mówca umarłych, to jest tak naprawdę odpowiednik, czarujący odpowiednik, jako to nie brzmi, tych, o kurna, mistrzów miecza. Pane! Dobra. Wskrzeszamy. Tutaj nie możemy odpoczywać. Zanim poleciał, prawda? Leczy go z tego osłabienia. O kurna! Dobra, mamy mniejszy wampir i większy wampir. Zgadnijcie, co jest gorsze. Starą sztuczkę magicową załatwić tutaj. Oh.
O nie. O nie. Ona tu idzie. Także tego, no. Dobra. Choć zostaliście. No i kurde, wolno, dobra. Czytaj grę. Pryspekt praktyczny. Dobra, dobra, dobra. No, dobra. Wampir w czerwonym tak naprawdę. Dobra. Nie dostał doświadczenia z tytułu wampirów, a wampiry dają dużo doświadczenia, cholera jasna. Potrzebujecie leczenia? Tak, kurde, nie widać! Trzeszcie się! Co to kurde było? Ja się pytam. Na szczęście... Ja nie jestem pewien, czy ci mówcy, czy w ogóle ten tak... Wampiry, czy coś takiego, czy oni mogą nam coś zrobić brzydkiego. O kurwa, one rzucają... O nie, 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 nie. O fuck. Czy potrzebujecie leczenia? 1050, ja pierdzielę. Strzeżcie się! Dobra, ostatni raz już przychodzę tutaj do świątyni. Dobra, zapiszmy po prostu. Będę po prostu wczytywał. Nie, 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 nie. No chodzi tu. Może się uda... Tak, udało się, dobra! Zapis. Uzdrów wszystkich i lecimy dalej. To jest ze 100 punktów, czy... No jasne. Naprawione. Mam odpowiedź, dlaczego... Naprawione. Wszyscy tego nagle obrywają. Paskudnie. Nie ma miejsc. Naprawione. Dobra. No tak, bo ona rzuciła to swoje cholerne... Manta to... Mówca umarłych. Królowa umarłych. Cholera jasna. Dobra, nie, 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 nie.
wszyscy są ten ogarnięci, bo też oni potrafią rzucić ten zaklęcie, które potrafią zniszczyć na przedmioty typu amulety i tak dalej, nie? Dobra. Uleć go klasycznie. Z profilaktycznym lecimy. O w morny. To było mocne. Dobra. Idziemy do świątyni. Dobra. Spokojnie, bez nerwów, spokojnie. To tylko awaria. Zrobimy dzisiaj tak tylko zadanie. Dobra, 1000. Ja je mogę. Jebaniutki. Naprawione. Jebaniutki. Naprawione. Jebaniutki. Nie ma miejsca. Naprawione. Jebaniutki. Nie, to po prostu to są... To już są wrogowie level, kurde, poziom... Hardcore. Dobra. Wszystko jest ten? Dobra. No chodźcie tu. A ciebie się pozbyliśmy. Teraz twoją szefową. Kurwa! Ale to jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Tu chyba został jeszcze jeden wampir. To sobie też nie szukamy dziada. Ale był przycisk. To nam otworzy tą kratę. Albo dźwigni. Też może być. Stalowa pałka plus 5. No, czemu nie? Co to jest? Wielki miecz dwuręczny plus 2. Okej. Kości mi się nie dzieje. Dobra. Ja cię widzę, ty mnie nie widzisz. Proszę. Nie tupisz piekiem. No dobra. Zrobione. Proszę, proszę. Co my tu mamy? Nie ma miejsca! No to dobra, nie ma miejsca. Osłabienie ducha, cokolwiek. Zrobione. Mogło być lepiej, powiem szczerze. Mogło być lepiej, jeśli chodzi o te zbrojki tutaj. Dobra, a... Zrobione. Ostatnia. Nie ma miejsca. No i to jest właśnie Mad Magic 7, nie? Super kurde lokacja, wysokopoziomowe zadanie. Spodziewasz się, że dostaniesz kurde jakieś wypasione te przedmioty. A to dupa, Jasio! Nie ma! Dalej będziesz popylał kurde w przedmiotach z pierwszego poziomu.
Okej. Aha, osłabienie, dobra. Ja się zastanawiam, co im jest. Dobra. Leczmy to osłabienie. Też bicek? No, bicka też trzeba uleczyć osłabienia. Bicek nie może być słaby, bicek musi być silny. Zamknięte. Serio? No dobrze, który dzień tygodnia mamy? Niedziela. Aha, dzisiaj było nawet Weber. Dalej to nie wiem. Dobra, nieważne. Wejdźcie, wejdźcie. Za momencik. O! Bawcie się dobrze. Mieliśmy mniej niż 20 punktów tych. Dobra, ja wiem, że powinniśmy trochę już powoli kończyć dzisiaj na dzisiaj. Dzisiaj na dzisiaj, tak. Odcinek, zapraszam, ale... na pokład. O, pusty nie brak, ale świetnie. Sumy rzuć, żagle staw. Ale chciałbym dopiąć to zadanie do końca już, przynajmniej jeśli chodzi o Krakhaga. A później to wiecie, no to... Pierwsze zadanie od Krakhaga zrobione. Znaczy pierwsze zadanie zrobione. Potem będę zastanawiał nad faktem, czy ten... tu był chyba Krakhag, nie? Nie, tu była Lori jakaś. Krakhag chyba był tutaj. Tak, Krakhag. Miło was znowu widzieć, lordowie. Mam nadzieję, że wszystko w waszym królestwie w porządku. Wampiry. Jak podejrzewałem, dobra robota. Teraz, gdy wampir już nie żyje, Tatalia może spać spokojnie. Również królowa Katarzyna jest wam wdzięczna i pracuje nad zacieśnieniem więzów pomiędzy Brakadą i Radią. No i... my mamy teraz w tym momencie możliwość awansu, co niechybnie uczynię. W następnym odcinku będziemy już powoli myśleć nad innymi zrobieniem innego zadania dodatkowego, żeby się jeszcze bardziej wzmocnić. Najlepszy trening w tym kraju. Bo tak naprawdę zadanie od Krakhaga to było zadanie tak naprawdę dodatkowe. Wow. Wspaniale. Wow. Wspaniale. Dobra. Biegłości. Percepcja, arcymistrz. Aha. Ty musisz być. Dobra. My sobie to włączni w sumie. To nie jest taki głupi pomysł, bo ona dodaje dodatkowe obrażenia od tego. Od, pancerza. Whatever. Tutaj. Magia ducha. Powoli będę szedł magię ducha tutaj już też. To samo. Yeah.
ty. Magie Ziemi to atakuje po macoszemu, ale z drugiej strony... Ale oprócz paru zaklęć tak naprawdę nam nie przydaje. Dodatkowo teraz, jeżeli zaklęcie kamienie skrywamy z tytułu tej godziny mocy, czy tam z tytułu generalnie, no godziny mocy chyba to jest, tak? Tak. Tu godziny mocy, więc no Król Nasty jakby przyjął tutaj rolę naszego buffera. No dobra, a wrzucę do medytacji, kurde, co ci przeszkadza, że tam będziesz miał więcej tego, więcej punktów magii. Nawet dobrze, im więcej, tym lepiej, nie? Więcej razy, że rzucisz sobie zaklęcie tego. 15 razy możesz rzucić zaklęcie, o. Proszę bardzo, Power Cure'a. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że tutaj zakończę odcinek. Ten, co mówił z Wanderlew, to było Might Magic 7 i następnego odcinka. Na razie jeszcze sobie kupię tutaj. Wejdźcie! Mam nadzieję, że się wam spodoba. Dobra, na razie, moi drodzy, i cześć.